Pomysł urzędników spotkał się z różnymi opiniami mieszkańców. Słupszczanie biorą pod uwagę względy estetyczne, względy wygody i bezpieczeństwa. Ocena zależy od punktu siedzenia. Klientom ułatwi, bo będą mieli krótszą drogę do dworca. Bo nie trzeba będzie jechać w Tuwima, które jest tradycyjnie, są godziny, że zawsze zapchane. I dla mnie też wygodniej tamtędy jechać, bo nie mam korka. Ja uważam, że będzie bardziej zagrożony, jak będzie dwukierunkowa. A tak jak było jedno, to jest zawsze z jednej strony, z drugiej strony było lepiej. A tak to że uważam, że ludzie przechodzą i tak dalej i na stację, tu i z powrotem, to uważam, że to będzie nie za bardzo. Kiedyś też była dwukierunkowa ulica i było dobrze, a teraz już źle, wypadek, to niech ludzie uważają, jak chodzą. Poprzyzwyczajali się, że tak było. Wygodnie może? No nie wiem. I idą jak te święte krowy. No trzeba trochę patrzeć. Mi wydaje, że jedną kierunkową powinna być. A dlaczego? No to jest taka ulica ładna. No. Mariusz Smoliński ze słupskiego ratusza odrzuca zarzut, że utrzymanie na ulicy Wojska Polskiego Ruchu w dwóch kierunkach zniweczy plany, by przywrócić jej reprezentacyjny charakter. Tylko i wyłącznie autobusy? Zachęcamy Słupszczan do korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Taksówki podążają w górę, a więc ciężko jest mówić o znacznym zwiększeniu natężenia ruchu, ale przypomnieć należy także, że stopniowo będziemy wyprowadzać ruch kołowy. Najpierw z centrum, a później z dalszych obszarów miasta. Ruch dwukierunkowy przy ulicy Wojska Polskiego wprowadzono 1 kwietnia w związku z zamknięciem ulicy Tuwima. Rozwiązanie miało być tymczasowe. Dzień po reorganizacji pod kołami autobusu jadącego nietypowo, ale zgodnie z nowymi zasadami od strony Alei Sienkiewicza zginęła 59-letnia słupszczanka. Prace przy ulicy Tuwima mają się zakończyć jutro. Po godzinie 13 samochody osobowe będą mogły tędy swobodnie przejeżdżać. Objazdy dla ciężarówek na razie zostaną utrzymane.